Cykl rozmowy Tour de Tour w Eurosporcie. Moim gościem jest dzisiaj Kamil Małecki. Długo wyczekiwany gość. Witam cię serdecznie, Kamil. Witam również. Kamil, mnóstwo pytań o to, jak tam twoje zdrowie, jak dochodzisz do siebie. Przypomnę, Kamil w listopadzie, pod koniec listopada ubiegłego roku, bardzo groźny wypadek na treningu, połamana miednica tuż po podpisaniu kontraktu, tego wymarzonego World Tourowego kontaktu z Lotto Soudal. No, później długi pobyt w szpitalu, rehabilitacja, teraz cały czas ta rehabilitacja trwa, ale już koszulka Lotto Soudal jest, przyjechał menedżer ekipy John LeLang i dostarczył ci wszystko do Polski. Tak, John przyjechał, miałem okazję z nim się spotkać, dostarczył mi ciuchy, rower, także cały sprzęt już mam w domu, mogę go używać, trenować, także dziękuję mu bardzo. Mówisz używać i trenować. Jak to z tymi treningami wygląda? No bo wróciłeś na rower. Wspomnijmy, po wypadku przez moment zastanawialiśmy się, czy do zdrowia dojdziesz, a co tam dopiero myśleć o rowerze, a teraz znowu jeździsz już na rowerze. Tak, jeżdżę. Już zacząłem nawet wcześniej, gdzieś około 2 miesiące temu. Co dzień jeździć po jakieś 1,5-2 godziny, ale niestety za bardzo chciałem i przeciążyłem sobie kolano, dostałem zapalenia. I na miesiąc musiałem znowu odłożyć rower. Wtedy skupiłem się bardziej na pracy z fizjoterapeutą, na budowaniu mięśni, na wzmocnianiu tych mięśni, bo jednak kolejny staw, który jest po miednicy, niestety nie wytrzymał. Te mięśnie nie były w stanie przytrzymać mojego stanu stawu kolanowego, a ja bardzo chciałem na tym rowerze coraz więcej jeździć, wiadomo, coraz mocniej i niestety to wszystko nie wytrzymało. Zrobiłem miesiąc przerwy, zrobiłem badania wszystkie, także wszystko jest ok. To było tylko przeciążenie i zapalenie. Teraz już mogę coraz więcej trenować. Kolano minie rzadko kiedy, no coś tam czuję jeszcze, takie bardziej ciągnięcie. No miednicę cały czas niestety jeszcze czuję. No ale da radę wytrzymać na tym rowerze i mogę już nawet po 4 godziny śmigać na nim. Na 4 godziny to już poważnie brzmi. Powiedz mi, jak ta miednica w tej chwili wygląda, no bo cały czas tamte odłamki nie chciały się do końca połączyć. Przypomnę, że nie miałeś operacji, bo właśnie lekarze liczyli na to, że to wszystko się samo zrośnie. Jak to w tej chwili wygląda? No niestety te odłamki się nie zrosły, nie ściągnęły się do kości, one są cały czas w tych samych miejscach, co były. Będę miał rezonans z taką altroskopię nie, to jakoś inaczej się nazywa, tak jakby będą mi wpuszczali kontrast do stawu i będziemy mogli zobaczyć, czy te odłamki w przyszłości będą mi bardzo przeszkadzać. Na razie nie wiem, czy je czuję, czy czuję po prostu ból w miednicy, ale miałem gdzieś 1,5 miesiąca temu ostatnią tomografię i niestety jeszcze ta miednica nie była zrośnięta. W pewnych miejscach już to bardzo fajnie wygląda, ale w niektórych miejscach są jeszcze dziury. Także to jeszcze chwilę potrwa, także do pełnego wzrostu pewnie na ten pełny wzrost będę musiał jeszcze chwilę poczekać, ale i tak już jestem mega szczęśliwy, że mogę wejść na ten rower i cieszyć się tą jazdą, bo to całe moje życie. Powiedz, jakie w tej chwili są perspektywy, no bo ty sam mówisz, że marzysz o tym, żeby wrócić do ścigania jeszcze w tym sezonie. Myślisz, że to jest realne, jak mówią lekarze? Mam nadzieję, że to jest realne. Ja zrobię wszystko, żeby to się w przyszłości ziściło. Na razie skupiam się bardzo na pracy właśnie z fizjoterapeutą. Cały czas mam tę rehabilitację. Jeżdżę 3 razy w tygodniu do jednego miasta, także robię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do ścigania i mam nadzieję, że niedługo polecę do tej Belgii. Zrobimy wszystkie badania bardzo dokładne, sprawdzimy moje całe ciało i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ustalimy plan, kiedy będę mógł wrócić do ścigania, kiedy będę mógł znów poczuć tą adrenalinę i mam nadzieję, że to będzie na przełomie miesiąca, dwóch w tym czasie.
No to byłaby naprawdę fantastyczna wiadomość. A powiedz mi jeszcze, bo no jest taki punkt w kontrakcie, który podpisałeś z ekipą, który jest w ogóle w tych kontraktach World Tourowych, że po 3 miesiącach ekipa ma prawo ci zmniejszyć wynagrodzenie, a po 6 miesiącach tak naprawdę w ogóle może przestać płacić. Powiedz mi, jak zachowuje się wobec tej całej sytuacji ekipa Lotto Sudal? Tak, są takie założenia w prawie, ale moja ekipa jest na tyle wyrozumiała i wie, że ja potrzebuję tych pieniążków, ponieważ moja rehabilitacja jest bardzo droga. Bardzo, bardzo dużo pieniędzy wydaje na nią, bo to nie są tylko praca z fizjoterapeutą i manualna i na sali gimnastycznej, ale także bardzo dużo zabiegów typu fale uderzeniowe, fale radiowe, terapia tlenowa, terapia indibą, także no to wszystko kosztuje i jeśli chodzi o tą stronę, to Lotto Sudal po prostu płaci mi moją pensję, pomaga mi tylko jak może w tym wszystkim, także szapoba dla nich i dziękuję im bardzo za to wszystko. No ale to też chyba znaczy, że oni po prostu bardzo w ciebie wierzą, że oni bardzo też wierzą w to, że do tego ścigania wrócisz i że będziesz silnym punktem belgijskiej ekipy. No ja też to bardzo mocno wierzę, dlatego tutaj staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najszybciej wrócić, żeby mógł spłacić ten dług, który powstał przez to wszystko, także no, mam nadzieję, że jak już wrócę, to będę na tyle dobry, że będą zadowoleni i będę mógł pomagać chłopakom, może gdzieś tam w przyszłości też uda mi się coś wygrać, no zobaczymy, jaka to będzie moja dyspozycja, bo to na razie ciężko coś wywnioskować. Nie jest to łatwe wrócić po takiej kontuzji, moje mięśnie potrzebują no dużo czasu, żeby się odbudować. Łatwo było stracić te mięśnie na tej nodze, leżąc i nic nie robiąc w szpitalu, ale odbudować się jest strasznie ciężko. Też no, brakuje mi tych mięśni, bo moja waga też jest bardzo niska. Ciężko mi jest je tak jakby zbudować, nie jest to proste, także zobaczymy, ale naprawdę jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że ten kredyt zaufania, który dostałem od nich, od mojej ekipy, będę mógł spłacić jeszcze w tym sezonie. Powiedz mi jeszcze, a nie masz żadnego urazu psychicznego? Nie jest tak, jak wyjeżdżasz na rower, nie masz jakichś obaw? No niestety mam trochę obaw. Uważam bardzo tym teraz na rowerze. Mam oczy dookoła głowy i no i wiadomo, gdzieś tam jest jakiś zakręt, czy jest ślisko. No niestety zwalniam na razie, ale mam nadzieję, że jak przyjdzie wyścig, to przełamię te swoje słabości. Z każdym nie wiadomo, jest lepiej, ale no to zostaje w głowie. Był to bardzo poważny wypadek. Wiadomo, zdrowie się ma jedno. Czasami może być tak, że już nie wrócę z tego treningu czy wyścigu, także no, staram się uważać, ale mam nadzieję, że ta taka bariera psychiczna, ona zniknie i będę normalnie wchodził w te wszystkie zakręty, nie bał się pomagać chłopakom w końcówkach, także no zobaczymy, ja myślę, że jak jadę w peleton, będę w dużej grupie, to już to wszystko minie, te wszystkie bodźce wrócą, także myślę, że będzie ok. Kamil, tego ci życzę. Myślę, że w imieniu wszystkich kibiców, bo jak mówiłem, wielu kibiców naprawdę dopytuje się, co się z tobą dzieje. Wiem, że też otrzymujesz od nich cały czas wsparcie. Tak było, jak byłeś w szpitalu, mówiłeś o tym. Myślę, że tak jest i teraz trzymamy mocno wszyscy kciuki za to, żebyś wracał. No i rzeczywiście to brzmi prawie jak cud, ale jeśli się uda w tym sezonie wrócić do ścigania, no to byłoby fantastycznie. Tak, byłoby fantastycznie. Też dziękuję tym wszystkim kibicom, którzy pomagają mi, trzymają za mnie kciuki, jest to bardzo miłe i strasznie motywujące dla mnie, także daje mi tego kopniaka do dalszej pracy i ja na pewno się nie poddam, zrobię wszystko, żeby być jeszcze na wyższym poziomie niż byłem, także zobaczymy, ale mogę wam obiecać to, że się nie poddam i na pewno dam z siebie wszystko. Kamil, bardzo ci dziękuję. Zdrowia życzę przede wszystkim i siły, żebyś jak najszybciej rzeczywiście
wrócił i znów jeździł tak pięknie, jak chociażby w zeszłorocznym Tour de Pologne, w którym przypomnę, że zająłeś 6. miejsce. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze poprawię ten wynik w przyszłości. Także dzięki wielkie.